dziś czułem. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Mr. Rafael 22. Dziś zapraszam Was do poradnika, jak zagrać w Halo LAN Multiplayer na Tunugle. A więc, co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować oczywiście nasz ulubiony program Tunugle, który możemy pobrać z tej stronki. Link oczywiście podam w opisie. Gdy już będziemy mieć ten program, zapewne już go macie. Bardzo go lubicie, tak myślę. Wbijamy sobie w Tunugle. Tutaj wpisujemy frazę Halo. I idziemy sobie do pierwszego roomu Halo. No, zapewne też wiecie, że musimy mieć grę. A więc o tym wam zapewne nie muszę mówić. Gdy już będziemy, jak widzicie, jestem tylko ja, ale zaraz mój wbije kolega Misterianosik i pokażemy wam, o co wszystko chodzi. A więc teraz przechodzimy sobie do gry. Okej, jak widzicie, jesteśmy już w grze. Tam mój kolega Misterianosik już dołączył do roomu w Tunugle. Teraz idziemy sobie do... Jak widzicie, mam wersję językową włoską, ale wy jak macie polską albo angielską, albo nawet taką jak ja, to idzie się skapnąć co jak. A więc dajmy sobie Multi-Gad Store, czyli Multiplayer, drugie od góry. Teraz tak, tutaj mamy dołączanie, a tutaj mamy Crea Partia, czyli hostowanie. Jak chcemy zahostować, to dajemy LAN, wybieramy sobie mapkę, wybieramy sobie gościa i dajemy OK i nasz serwer się wczytuje. Ja teraz powrócę, bo hostuje mój kolega, a więc jeżeli chcę dołączyć, to daję LAN i jak widzicie, OK, jak widzicie, jest nasz serwer, hostuje Mister Janosik i co wam jeszcze powiem, on na chwilkę znikł, cofnę się tutaj. Jeżeli tam nie będziemy mogli dołączyć, nie będziemy widzieli naszego serwera, dajemy sobie IP Darietto, czyli połączenie bezpośrednie. Tutaj u góry wpisujemy sobie IP naszego serwera z Tunugle i hasło, jeżeli trzeba, i dajemy połączenie. Ja nie będę tak robił, ponieważ widzę mój serwer, a więc zaraz się do niego podłączymy. Ok, a więc wbijamy. Jak widzicie, podłączamy się. Masakro. Ok, jak widzicie, jestem już na serwerze, ze mną jest Mister Janosik, tylko on jest wrogiem, no i jak spróbuje mnie zabić. A więc wszystko działa, mam nadzieję, że pomogłem. Komentujcie, subskrybujcie, pytajcie, jeżeli coś nie wiecie. I do zobaczenia w kolejnym poradniku. Trzymajcie się, cześć.